Witam serdecznie, moi drodzy, w ten piękny, śnieżny dzionek. Na samym początku chciałem Wam bardzo podziękować za wszystkie wiadomości, za wszystkie historie, którymi się z Wami dzielicie, za wszystkie, mówię, polubienia, udostępnienia, subskrypcje, za wszystkie dobre informacje, za wszystkie te złe informacje również, moi drodzy, no bo to nie chodzi o to, aby tylko sobie wybierać to, co mi się podoba, a to, co mi się nie podoba, udaje, że nie widzę. Dziękuję za każdą interakcję, za każde spostrzeżenie, za każdy komentarz, za każdy, moi drodzy, wpis, mówię, polubienie, za każdą interakcję, tak? Jest to dla mnie bardzo fajne też doświadczenie i dzięki temu ja też się rozwijam, tak? Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się tematem świata zewnętrznego i świata wewnętrznego. Moi drodzy, świat wewnętrzny jest to wszystko to, co zbudowaliśmy my sami na podstawie swoich doświadczeń, na podstawie tego, co przeżyliśmy, na podstawie przygody, którą jest życie, na podstawie tego, jak tą przygodę przeżywamy, jakie wnioski wyciągamy, jakie rzeczy zmieniamy, jakie rzeczy odpuszczamy, jakie rzeczy przepracowywujemy, jakie rzeczy, moi drodzy, odkrywamy, to jest to, co jest w środku, to, co jest wewnątrz nas, tak? Czyli ten świat wewnętrzny, jeżeli on będzie poukładany, jeżeli on będzie stabilny, spokojny, jeżeli on będzie harmonijny, jeżeli będziemy czuli się sami ze sobą w środku, że jesteśmy spójni, nasze ciało, umysł i duch to jedność, że po prostu nic nie jest w stanie nas, jakby to powiedzieć, wybić z naszych ustawień myślowych, w których żyjemy, z naszych myśli, tych pozytywnych programów, które sami przerobiliśmy, które sami sobie wgraliśmy. Jeżeli jesteśmy harmonijni, spokojni, jeżeli jesteśmy jednością sami ze sobą, no to żadne wydarzenia z świata zewnętrznego nie są w stanie nas poruszyć, nie są w stanie nami zachwiać, nie są w stanie nas rozbić, nie są w stanie nas wzbudzić nas negatywnych emocji. No bo jeżeli my sami ze sobą na bieżąco jesteśmy po prostu w porządku, jesteśmy w porządku wobec siebie, jesteśmy w porządku wobec innych, nie szkodzimy, a pomagamy rozwijać, nie wiem, nie podkładamy kłód, a podajemy rękę. Więc, moi drodzy, o to chodzi, żeby działać na tych emocjach pozytywnych, aby pomagać bliźnim, aby działać z poziomu serca, aby po prostu wybierać rozwiązania, które czasem na pierwszy rzut oka mogą nie być korzystne dla nas, jednak po jakimś czasie, po głębszym zastanowieniu, zweryfikowaniu, dana rzecz, którą uważaliśmy za zupełnie niepotrzebną, która nic w naszym życiu nie zmieniła, okazuje się, wiecie, wielką, jedną z większych zmian w naszym życiu, na jakie czekaliśmy, tak? I to dzięki tej właśnie jednej małej decyzji, której w ogóle o to nie podejrzewaliśmy. Teraz zmieniłem mikrofon, ciekawe, jak to będzie słychać. No i, moi drodzy, zobaczcie dalej. Świat zewnętrzny cały czas stara się w nas wzbudzić, jakby, wiecie, niepokój, lęk, strach, te wszystkie niskowibracyjne emocje, te wszystkie emocje, dzięki którym my, jako ludzie, stajemy się tacy, wiecie, tyci, że my nic nie możemy, wszystko jest pod górkę, wszyscy nas wykorzystują, wszyscy nas oszukują. I wiecie, no i same negatywne rzeczy nas będą w najbliższym czasie spotykać, no bo w takim żyjemy świecie i tak musi być. I tak stajemy, takie informacje napływają do nas z zewnątrz, tak? Z tych różnych źródeł wątpliwych, które cały czas nas straszą, które cały czas chcą właśnie proszą się o takie właśnie, o takie dokarmianie z naszej strony, żebyśmy podpinali się pod te negatywne schematy, żebyśmy oddawali tam swoją energię, żebyśmy oddawali tam swoją uwagę, żebyśmy po prostu byli bateryjkami, żywicielami dla czyichś wizji, pomysłów, niekoniecznie korzystnych dla większej grupy przeciętnych osób, a raczej są to plany, które są korzystne dla określonej grupy, słuchajcie, osób, które bawią się troszeczkę tutaj, wiecie, w takich mini
wiecie, bogów, nie? Ale moi drodzy, te czasy już dobiegają końca, moi drodzy. Krok po kroku będziemy z tego wychodzić, będziemy wychodzić z tych negatywnych schematów, ponieważ dzięki temu, że zaczniemy pracować nad swoimi wnętrzami, moi drodzy, nad naszym środkiem, nad rzeczami, które sami w sobie chcemy zmienić, przepracować, nad rzeczami, które przez większy okres czasu nam nie służyły, które były negatywne, te negatywne schematy po prostu wychodzimy z nich, tak? I na każdym poziomie zauważamy coś nowego, tak? Nie wiem, ktoś na przykład... Dobra, no polecę po sobie, tak? Tak jak ja na przykład, słuchajcie, mówię, 5 lat wtedy załóżmy, nie wiem, biłem się, piłem alkohol i uważałem, że jestem najmądrzejszy, że wiem wszystko najlepiej, tak? No i słuchajcie, te iluzje zaczęły opadać stopniowo. Na początku przestałem tam jakoś, ograniczyłem alkohol. Mówię, kurde, no faktycznie, mówię, no jakoś ta perspektywa się poszerza. Doszedłem do jakichś wniosków. Później rzuciłem całkiem alkohol. Później przestałem się bić. Później przestałem, nie wiem, oglądać rzeczy, które mnie wyprowadzały jakby, nie wiem, z równowagi, nie wiem, tak, telewizor i tak dalej. Bo jak ja słuchałem takiej narracji, która ze mną się nie zgadzała, nie byłem w ogóle, no nie rezonowało to ze mną w żadnym stopniu, no to słuchajcie, ja się od razu gotowałem. Później gdzieś, nie wiem, z kimś rozmawiałem i to przekazywałem dalej, ten jad przelewałem, tak? I w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że alkohol mi nie służy, bo po prostu jestem bardzo, jestem taki, wiecie, wybuchowy i ze skrajności w skrajność, od płakania do tłuczenia się, tak? Więc no, mówię, kurde, no coś jest nie tak, no jeżeli tak ma to dalej wyglądać, no to ja dziękuję, wypisuję się z tego, tak? Później różne inne rzeczy, czyli niech będzie te osoby, rodziny za dużo nie miałem, no to nie musiałem, wiecie, nie musiałem aż tak bardzo tam wszystkim tłumaczyć, no bo mówię, mam tylko mamę, tatę załóżmy, z takiej rodziny właśnie, która mi została gdzieś tam nade mną, no i z nimi też, słuchajcie, pracuję, wybaczanie, przepracowanie różnych traum i tak dalej, no to też, słuchajcie, powybaczałem i tak dalej, spoko, mówię do każdego, każdy ma czystą kartę, macie wnuczki, zapraszam do kontaktu, każdy podejmuje swoje decyzje, no i stopniowo jak zacząłem z tego wszystkiego wychodzić, no to na podstawie tego, co ja widziałem, dobierałem sobie osoby, sytuacje, które mi, załóżmy, nie szkodzą. Dobierałem sobie ludzi, z którymi przebywam, którzy mnie nie irytują, którzy myślą podobnie, którzy mnie nie oceniają, którzy, nie wiem, nie potrafią powiedzieć, ty to jesteś taki, odwaliło ci, chodź się napić, nie? No słuchajcie, no zmieniłem się, tak? Więc dobierałem sobie świadomie ludzi, dobierałem sobie świadomie znajomych, dobierałem sobie świadomie rzeczy, które, nie wiem, chciałbym zobaczyć, obejrzeć, gdzie bym chciał jechać, co bym chciał zobaczyć, a świadomie gospodarować swoim czasem, swoim życiem, tak? Nie podejmowałem pochopnych decyzji. No, to jest proces, słuchajcie, tak? Każdy dochodzi do pewnych wniosków i na procesie, w każdym procesie oczywiście, nie mówię, że wybierają sytuacje i tak dalej, tak? No bo czasem sytuacje, które nam się przydarzają, nie mamy na nie wpływu, ale mamy wpływ na to, jak na nie zareagujemy, tak? Więc mogłem albo się podpalić, rozpłakać, albo usiąść, powiedzieć, że nie da, albo mogłem stopniowo przejść to, tak? No bo słuchajcie, na ścieżce rozwoju cały czas się rozwijamy, a rozwijamy się dzięki właśnie sytuacjom niekorzystnym, dzięki właśnie problemom. Są to dla nas przeskoki, są to dla nas sytuacje, dzięki którym możemy się wykazać, sytuacje, dzięki którym mówimy już nie, bo albo to jest albo te sytuacje spotykają nas dlatego, że przez pewien okres życia nie robiliśmy nic z negatywnymi schematami, sytuacjami, które coraz to dalej, wiecie, zagłębiały się w naszym, do naszego życia, zagościły nas coraz częściej. No i wynikiem tego było to, w jakim stanie i miejscu znaleźliśmy się tu i teraz. Czyli jeżeli zapraszaliśmy cały czas te negatywne schematy, no to w pewnym momencie to nas przytłoczyło, tak? No i mówimy, halo, halo, nie, dziękuję, ja już nie chcę tutaj uczestniczyć w tym negatywnym przedstawieniu. Dziękuję, dzięki za doświadczenie, zrozumiałem już wszystko, zrozumiałem to, co najlepsze. Starajmy się zawsze z każdej, nawet najgorszej sytuacji, wybrać jedną dobrą rzecz, która nas zbuduje, od której będziemy mogli się odbić, od której będziemy mogli zacząć coś nowego. No bo zobaczcie, tutaj to wszystko, co się dzieje, jeżeli my w środku, mówię, przepracujemy swoją przeszłość, będziemy spójni, będziemy stabilni, będziemy, moi drodzy, będziemy po prostu dobrym człowiekiem, tak? Takim, no wiecie, no to może dziwnie zabrzmieć, dobrym człowiekiem, który pomaga bliźniemu, który potrafi, wiecie, postawić się w sytuacji drugiej osoby, który bezinteresownie czasem pomaga, gdzie
nawet gdzieś tam koliduje to z jego jakimiś tam planami, czasem i tak dalej. Ale to o to chodzi, żeby właśnie poświęcić cząstkę siebie, cząstkę swojego czasu, cząstkę swojego planu dla drugiej osoby i zrobić coś bezinteresownie. Wtedy słuchajcie, no to jest takie uczucie, no, którego też się nie da porównać, nie? To jest takie, wiecie, jest taka, takie spełnienie, taka radość, no i jeszcze wiele innych takich małych składowych w tym procesie się odkrywa. Ale słuchajcie, no warto iść do przodu, warto skupić się na tych dobrych, pozytywnych rzeczach, no bo zobaczcie, czasy, w jakich żyjemy, są niesamowite, są niezwykłe, są wspaniałe i to od nas zależy, jak zostawimy to wszystko naszym dzieciom i tak dalej, tak? Więc nie ulega to żadnym wątpliwościom, że żyjemy w czasach niesamowitych, w czasach, w których wielu chciałoby żyć, tak? Sami się na to zapisaliśmy, sami jako dusze zapisaliśmy się na to, żeby uczestniczyć w tym procesie transformacji Ziemi. Moi drodzy, dalej. Starajmy się, tak jak mówię, otaczać ludźmi, którzy nam pomagają. Starajmy się opuszczać te negatywne schematy. Nie nośmy plecaka z kamieniami z przeszłości, no bo te kamienie są niepotrzebne i po prostu są niewygodne. Trudno, jeżeli coś się złego wydarzyło, jeżeli coś złego my zrobiliśmy, jeżeli byliśmy złą osobą, jeżeli skrzywdziliśmy wiele osób, jeżeli coś złego zrobiliśmy albo nie wiem, no cokolwiek, trudno. Trzeba przeprosić, wyciągnąć rękę, wyciągnąć wnioski i iść dalej. Sorry, kilka lat temu zrobiłem tak i tak, to było nie w porządku, gryzie mnie to, nie chcę już dalej tego w sobie nosić. Przepraszam Cię, mam nadzieję, że mi wybaczysz. Jeżeli nie, no to przykro mi, ale chcę iść do przodu, tak? I słuchajcie, mnóstwo jest takich sytuacji, już mówię, jakieś nawyki, ze wszystkiego można wyjść, tylko wydaje mi się, że kluczowym jest ten moment, kiedy mówimy: hej, miałem z tym problem, hej, zrobiłem źle, hej, przepraszam, już tak nie będę robił, zrozumiałem, przepraszam, chcę opuścić te negatywne schematy, tak? Moi drodzy, nigdy nie jest za późno na zmianę. I zobaczcie, jeżeli żyjemy ze sobą w harmonii, to żadna informacja z świata właśnie zewnętrznego nie jest w stanie nas wyprowadzić z równowagi, nie jest w stanie nas zaskoczyć, nie jest w stanie nas jakoś, nie wiem, no, podciąć nam nagle skrzydeł, albo nie wiem, gdzieś nas do, nie wrzuci nas nagle, nie zepchnie nas nagle taka informacja, sytuacja gdzieś do jakiegoś lochu, do jakiegoś, wiecie, ciemnego miejsca, z którego sobie nie damy rady wyjść, tylko wszystko, co nas spotyka, moi drodzy, będzie dla nas jasne, będzie dla nas czytelne i będziemy wiedzieli dokładnie, jak się zachować. Będziemy doskonale czytali między wierszami, będziemy wspaniale widzieli i czuli intencje osób, które daną informację chcą nam przekazać, bo to wszystko odbywa się na zasadzie właśnie rezonansu, tego, co z nami rezonuje, a tego, co z nami nie rezonuje, co odrzucamy i co podpowiada nasza intuicja, serce, dusza. Moi drodzy, bo czasy są wspaniałe, czasy są niesamowite, i to jest teraz najlepszy moment do pracy nad sobą, do pracy, moi drodzy, do tak naprawdę jedynej pracy, która będzie miała jakiś efekt. Zapraszam tak naprawdę do jedynej pracy nad sobą właśnie. To jest praca, której nam nikt nie zabierze, bo praca nad sobą, nad samym sobą, nad swoimi właśnie traumami, różnego rodzaju zdarzeniami, z których chcemy właśnie wyjść. To jest praca wartościowa, to jest praca, która, dzięki której nasza dusza się rozwija, nasza dusza może iść dalej, bo zostało coś odhaczone. A praca, nie wiem, taka typowo, wiecie, no, żeby coś gdzieś biegać, wiecie, typowo za mamoną, no to jest, jakby to powiedzieć, ekspienie naszego, tylko i wyłącznie ekspienie, jak się zajmuje tylko i wyłącznie tym, no to jest tylko i wyłącznie ekspienie naszego awatara i zaspokajanie naszego ego, co właśnie większość, wydaje mi się, rządzących na całym świecie, w różnych krajach robi i gra. No ale, moi drodzy, ta gra dobiega końca, ponieważ świadomość globalna, mówię, wznosi się tutaj, wiecie, do góry. Każdy to czuje, każdy to widzi i każdy po prostu widzi, czuje, co się dzieje, moi drodzy. I w dniu dzisiejszym chciałem wam życzyć właśnie tego wewnętrznego spokoju, na którym będziemy bazować jeszcze, myślę, przez pewien czas. Ale tak jak mówię, jeżeli już teraz wypracujemy sobie ten, wiecie, ten spokój, tą harmonię, tą jedność, to w przyszłości też już nas nic nie zaskoczy, moi drodzy. Nic nas nie zaskoczy, bo będziemy stabilni, będziemy spójni, będziemy harmonijni, będziemy wiedzieli, czego się możemy spodziewać. Także, moi drodzy, pozdrawiam jeszcze raz serdecznie w ten śnieżny dzionek.
rąk już nie czuję, ale życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że nie będzie wiało, bo założyłem taki skarpetkę, rękawiczkę na telefon. No i zobaczymy, jak ten gadżet się wpisał. Mam nadzieję, że fantastycznie i takiego dnia, popołudnia też życzę każdemu z Was. Dzięki wielkie, do zobaczenia.